Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć w przystanku Historia pana doktora Bartłomieja Kapicę, historyka, biografa Władysława Bieńkowskiego. Związanego, pan doktor Bartłomiej Kapica jest związany ze Ośrodkiem Badań nad Totalitaryzmami Instytutem Pileckiego. No właśnie, i tutaj tak mnie ciekawi, bo to jest, może zacznę od tego, proszę Państwa, że to jest bardzo ciekawa, bardzo drobiazgowa książka i bardzo ważna. Z tego też powodu ktoś może powiedzieć, o, Władysław Bieńkowski, no, jakiś tam facet, minister oświaty, no szczyty jego możliwości, to jak był ministrem oświaty. Ale tak naprawdę ja tutaj jestem pełen podziwu dla szczegółowości opisu w ogóle tej biografii. I mam takie wrażenie, ale do tego przejdziemy, panie doktorze, że trochę Bieńkowski panu posłużył, albo nie, zaraz się pan z tego będzie tłumaczył, jako postać, dzięki której, czy jako pretekst raczej, do pisania i środowiska komunistów polskich, w ogóle tego, co nazywamy komunizmem polskim, czy komunizmem w Polsce, jeśli tak to można ująć. Gratuluję drobiazgowości, wnikliwości, analizy języka. Szanuję pan każdego czytelnika, nie tylko kolegów historyków i potencjalnych recenzentów ze środowiska historycznego, ale to jest książka, którą, proszę państwa, bardzo dobrze się czyta. Ona jest dobrze napisana, bardzo dobry język i narracja w odbiorze. Nie trzeba być specjalistą, nie trzeba być znawcą, żeby dosyć sprawnie po tej książce się poruszać. Ale dlaczego Bieńkowski, panie doktorze? Bo się poświęca kilka lat na coś, to trzeba mieć jakiś stosunek do tematu w tym momencie bohatera. No właśnie, dlaczego Bieńkowski? Wydaje mi się, że jak każdy biograf próbuje wyjść od siebie, znaczy wybierając postać, próbuje też w jakiś sposób jakby dać coś od siebie i tutaj można powiedzieć, że jestem troszkę takim człowiekiem paradoksu, bo z jednej strony jestem konserwatystą, z drugiej strony postanowiłem pisać biografię komunisty i poprzez ten paradoks, albo jakby to marksista powiedział, dialektykę, można spróbować dojrzeć być może coś, co umknęłoby przy takim podejściu, które zakłada, że opisujemy to, co bardzo lubimy lub to, czego bardzo nie lubimy. I Bieńkowski właśnie jako taki człowiek pełen paradoksów jednocześnie wydawał mi się postacią właśnie, która jest w stanie być takim punktem wyjścia do przeprowadzenia takiej analizy, która wydobędzie no właśnie ten paradoks, który w nim tkwił. I też ja jako właśnie taki konserwatysta być może uchwycę lepiej istotę jego biografii niż ktoś, kto na przykład podszedłby do niego z takim poczuciem, że on chce może przywrócić sprawiedliwość na przykład polskiemu marksizmowi. Także polski marksizm był żywy, proszę bardzo, był Bieńkowski, ja go teraz wydobędę i pokażę. Tak? A z kolei właśnie to moje poczucie paradoksu, czyli jestem konserwatystą, ale chcę zrozumieć kogoś, kto marksizm wierzył, być może dawało mi właśnie taką przewagę, że byłem w stanie te jego paradoksy lepiej ująć. No bo jak spojrzymy na biografię Bieńkowskiego w taki bardzo encyklopedyczny sposób, to widzimy te sprzeczności na pierwszy rzut oka, tak? Bo marksista, współpracownik Gomułki, ideolog partyjny i nagle przesuwamy się po linii czasu do przodu i dostrzegamy takie pozycje jak autor publikacji Motory i hamulce socjalizmu opublikowany przez Instytut Literacki Jerzego Giedroycia, współpracownik KOR-u, współpracownik TKN, no to zastanawiamy się, no zaraz, no o co chodzi, tak? Stąd też tytuł dzisiejszego spotkania: od uwiedzenia do odrzucenia komunizmu.
Tak, no, dokładnie tak. I to jest znowu jedno takie jakby duże pytanie, które gdzieś tam nade mną wisiało. To znaczy, jak ten polski komunizm, czy też polski marksizm traktowany serio, bo Binkowski go traktował serio, w jaki sposób on się zmieniał, tak? Bo oczywiście inaczej... Jak pan na samego Binkowskiego trafił i stwierdził, dobra, to teraz kilka lat poświęcam temu facetowi uwagę? Jak to się stało? To znaczy, muszę powiedzieć, że jakby punktem wyjścia był generalnie tak zwany rewizjonizm marksizmu. Jeszcze będąc studentem, zainteresowałem się właśnie z tych powodów, o których panu mówiłem, czyli jako czytelnik Edmunda Berka nagle gdzieś znalazłem tych polskich rewizjonistów i właśnie z takim bagażem teoretycznym, studenta co prawda, no ale konserwatysty, który gdzieś tam się odczytał klasykami konserwatyzmu, zacząłem po prostu ich zgłębiać, tak? I nagle okazało się, że była taka postać jak Binkowski, która jednocześnie była też, i to jest bardzo ważne, istotną figurą polityczną, tak? Że nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o myślicielu, który gdzieś tam na obrzeżach partii funkcjonował, ale mówimy o człowieku, który był w niektórych okresach w samym jądrze jakby systemu władzy. No i oczywiście tutaj pojawia się pierwsze skojarzenie, że skoro większość badaczy komunizmu kojarzy Milovana Gilasa, który jest, można powiedzieć, takim lustrzanym odbiciem Binkowskiego, no to być może warto o polskim Gilasie też coś napisać, warto być może zbadać. Cóż to była czyli za postać? Pan go zrównuje, Binkowskiego z Gilasem. Tak, znaczy to w ogóle jest, znaczy, powiem tak, od czysto PR-owo-marketingowego punktu wyjścia to takie zrównanie jest jak najbardziej uprawnione, bo proszę bardzo, możemy teraz epatować etykietką polski Gilas. Natomiast gdybyśmy posiadali machinę czasu i cofnęli się o to 50 lat i powiedzieli Binkowskiemu, jesteś polskim Gilasem, to by się obraził. Dlatego, że uważał Gilasa za dość słabego publicystę, który nie jest w stanie do swojego namysłu wprowadzić elementów naukowych. W kontrze oczywiście do samego bohatera, który uważał, że używał naukowego podejścia do analizy rzeczywistości. To już nie będę dopytywał o to, dlaczego to nie był jakiś, nie wiem, krwawy funkcjonariusz UB czy jakiś prominent z MBP, tylko interesowało też pana to, jak tworzy się ideologicznie marksizm, komunizm, jak się go wciela w życie konkretnego kraju, konkretnego narodu, czy też to, co z niego zostało po wojnie. Dokładnie tak. I co tutaj jest moim zdaniem istotne, to to, że i to widać doskonale jakby w okresie do wybuchu II wojny światowej, że Binkowski usilnie próbował znaleźć jakby polskie podstawy marksizmu. Uważał, że marksizm nie jest tylko przeszczepem ze wschodu lub zachodu, w zależności gdzie poszukamy jego aktualnej interpretacji, tylko że można jakby znaleźć podstawy do myślenia marksistowskiego w polskiej kulturze, w polskiej historii, że marksizm jako narzędzie zrozumienia jest w stanie jakby tą polską historię, polską kulturę opisać i tym samym ją w odpowiedni sposób zreformować. I to jest też bardzo interesujące, kiedy widzimy, no po pierwsze, jak on się z tym siłuje, tak? Próbuje to dopasowywać, tutaj coś mu nie pasuje, to szuka gdzie indziej. Brzozowski, no jest okej, ale do pewnego momentu, tak? I potem on się jakby zderza, no po pierwsze, z taką partyjną ortodoksją. Jest to zderzenie bardzo symptomatyczne, to znaczy on po prostu sobie z tego drwi. A jako, że nie był członkiem KPP, no to mógł sobie pozwolić na troszkę więcej. Zresztą do ludzi za bardzo zdyscyplinowanych nie należał. Tam jest taka notatka z okresu jego służby wojskowej, gdzie właśnie wytykano mu, że świetny retor, tak, inteligentny, no ale zdyscyplinowany żołnierz to nie jest. Tak? Więc jakby to jest pierwsza rzecz.
Druga natomiast jest taka, że Bieńkowski uważał, że taki marksizm przeszczepiony ze wschodu, lub znaczy no w tym przypadku już na pewno ze wschodu, ale nawet z tą zachodnią podbudową teoretyczną, no to on się w Polsce po prostu nie przyjmie, ludzie go odrzucą. A jako, że marksizm taki właśnie traktowany serio uważa, że celem jest upodmiotowienie ludu, no to w takim razie od, jakby do ludu albo jego cele do ludu należy dostosować. I to jest jakby jego drugi cel w latach 30., gdzie on próbuje właśnie, można powiedzieć, opisać ludową historię Polski jeszcze w tamtym czasie, używając różnego rodzaju inspiracji ówcześnie dostępnych. Protoplasta Adama Leszczyńskiego. No w pewnym sensie tak. Tak? On nawet napisał taką książkę, która się nie zachowała po II wojnie światowej, znaczy ona spłonęła podobno na samym początku wojny, w której właśnie opisywał przemiany społeczne, ekonomiczne historii Polski w XVIII i XIX wieku. Część tej książki była opublikowana w formie artykułów w prasie, więc możemy jakby pewne jej główne założenia dzięki temu zrekonstruować i to robię właśnie w tej pracy. Bardzo szczegółowo, drobiazgowo. Zaraz do tego, proszę Państwa, przejdziemy. Jeszcze jedna kwestia. Chyba się autorzy nie obrażą na mnie, jak to powiem, ale i dr Krzysztof Rak, i profesor Sławomir Cęckiewicz, zwłaszcza dr Krzysztof Rak, zawsze w takich rozmowach na temat różnych książek, różnych tematów, zawsze podkreślali, że chyba najtrudniejsza dla historyka jest biografia, bo de facto można oczywiście kronikarsko, trochę na zasadzie, jak Państwowy Instytut Wydawniczy wydaje biografię sławnych ludzi, opisać czyjś życiorys, los, no ale to z reguły będzie dosyć płaskie, to będzie taka bardziej notka encyklopedyczna. Z reguły ta biografia często Paru autorów, musiałem teraz szybko, ale zaraz sobie przypomnę, proszę Państwa, paru autorów pisze tak naprawdę biografię, żeby opisać jakiś kontekst albo konkretne bardzo zjawisko. Jan Kerschow, no to fantastyczna biografia Hitlera, która pokazuje no w ogóle cały system nazistowski, niemiecki. Profesor Tom, która opisywała na przykład Berię, zresztą znakomita, polecam Państwu, biografia, pokazuje no świetnie całą sowiecką bezpiekę i próbę stworzenia przez Berię to, co my znamy potem od czasów Gorbaczowa jako głasność i pierestrojkę, że tak naprawdę to Beria ten projekt transformacyjny sowietyzmu tworzy i rodzi, tylko nie może go wprowadzić, ponieważ koledzy go likwidują. I w Pana przypadku też mam takie wrażenie, że trochę Bieńkowski posłużył temu, żeby opisać po prostu polską wersję komunizmu. Czy myliłem się, czy się mylę? Jest Pan, znaczy jak najbardziej ma Pan rację. I mógłbym tylko dodać polską, na szczęście nieudaną wersję komunizmu. Natomiast jakby to, co tu jest istotne, to poprzez biografię Bieńkowskiego próbuję pokazać, dlaczego ona była nieudana. I to jest jakby pierwsza rzecz, a druga, w jaki sposób Bieńkowski uważał, że ta operacja mogłaby przynieść sukces. Ale tak się nie stało. Tak? On to analizuje na różnych etapach swojego życia. I generalnie można powiedzieć, że stara się tym samym zrozumieć swoje życie, tak? Bo to też jest taka trochę opowieść o człowieku, który uwolnił gina z butelki. Nie? To znaczy on uważał, że odnalazł cudowne panaceum na wszystkie polskie trudności, zaangażował się i nagle się okazało, że ten dżin zamiast spełniać jego życzenia, to po prostu wymknął się kompletnie spod kontroli i robi coś zupełnie odwrotnego niż to, co chciano mu powierzyć. Natomiast jakby wracając być może do punktu wyjścia o czym Pan powiedział, jakby biografia jako pewna forma pisarstwa historycznego,
Z jednej strony, właśnie, no, pytanie jest takie, jak to zrobić, żeby to nie było takie czyste odtwórstwo, żebyśmy byli w stanie właśnie wydobyć coś więcej z życia tego człowieka, zrozumieć, zinterpretować, po prostu dać pewien kawałek wiedzy, który pozwala nam spojrzeć po prostu na takie jakieś długofalowe procesy historyczne. No więc być może to zabrzmi trywialnie, ale uważam, że biografię należy pisać po 30. Znaczy, trzeba swoje przejść w życiu, żeby zobaczyć, jakby w jaki sposób zmienia się myślenie człowieka. Być może jak jesteśmy młodsi, jakby wszystko dla nas jest takie bardzo teraźniejsze, tu i teraz, wydaje nam się, że jesteśmy cały czas tą samą osobą, a wraz z upływem lat jakby już spoglądamy na siebie jako na taki pewien produkt czasu, tak? Że jak bardzo się zmieniamy, od czego to zależy. No to jest taka bardzo ludzka, mało naukowa perspektywa, natomiast wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo przydatna przy pisaniu biografii. No a druga sprawa, no to jest taka, że dany człowiek po prostu musi nas interesować. Znowu, bardzo, bardzo trywialne, ale bardzo istotne, gdyż bez tego zainteresowania być może będziemy się po prostu prześlizgiwać nad takimi zagadnieniami, które były punktami zwrotnymi w czyimś życiu. I wychodząc od tych punktów zwrotnych, udaje się nam, przynajmniej ja mam takie odczucie, jakby uchwycić pewien taki klucz biograficzny, bo to jest też jakby trzecia rzecz, która jest związana właśnie z tym zrozumieniem, z interpretowaniem życia danego człowieka, żeby znaleźć właśnie taki klucz do biografii, tak, że jestem w stanie jakby zrozumieć, czym było życie tego człowieka, gdyż. No i to są takie właśnie etapy, które pozwalają w moim odczuciu opisać coś więcej poza takim suchym odtwórstwem biograficznym. No bo to jest też pytanie o to, po co piszemy daną książkę? No, czy piszemy po to, żeby czytelnik po skończeniu lektury pozostał z paroma jakimiś informacjami faktograficznymi w głowie? Czy piszemy ją po to, żeby on się po prostu nad czymś zastanowił, żeby był w stanie sobie wyrobić nie tylko własne zdanie, ale żeby był w stanie jakby na podstawie tego, co mu dajemy do ręki, zinterpretować coś, tak? No i wydaje mi się, że to jest też czynnik istotny, który powinien przyświecać każdemu biografowi. Ja też nie ukrywam, że kiedy zaczynałem moją przygodę z historią jeszcze na studiach, byłem zafascynowany chrześcijaństwem antycznym. Czytałem bardzo dużo biografii pisanych przez naprawdę świetnych autorów o Orygenesie, o Atanazym, o świętym Augustynie, o Hieronimie. I to są naprawdę fenomenalne książki, w których autorzy rekonstruują życie właśnie nie poprzez odtwórstwo jakby tego, co oni robili, no bo takich źródeł przeważnie nie ma, tylko jakby rekonstruują epokę i sposób myślenia na bazie tego, co po nich zostało. Przeważnie są to właśnie pisma religijne, tak, polityczne, czy też po prostu rozprawy różne intelektualne. A teraz już mając to doświadczenie za sobą, bo już mamy wydrukowaną książkę, którą czytelnicy już mogą czytać, mogą myśleć, mogą się zastanawiać, mogą weryfikować swoje sądy. Uważa pan, że monografię łatwiej napisać, czy biografię? Chyba zależy po prostu od koncepcji. To znaczy od tego, jak się do tego zabierzemy. No ja chyba jednak czuję się bardziej biografistą. To znaczy wydaje mi się, że udało mi się wypracować jakiś tam warsztat, który jest pewną gotową matrycą, którą mogę, przy pomocy której mogę opisywać interesujących mi ludzi. Natomiast co do jakby trudności pisarskiej, to wiadomo, tak, to znaczy
zależy to od tego, co jest naszym celem, tak? Jeżeli chcemy po prostu poprzestać na jakiejś takiej zwykłej rekonstrukcji faktów, no to raczej jakby będziemy traktowali wszystko jednakowo. Natomiast jeżeli chcemy poprzez nasze badania powiedzieć coś więcej, no to tu oczywiście skala trudności zależna jest od tematu, bo jestem sobie w stanie wyobrazić takie tematy w historii Polski chociażby, które wymagają świetnego chociażby przygotowania socjologicznego. Ja go na przykład nie mam i wiem, że bym po prostu bardzo dobrej książki na taki temat nie napisał. Wolę to zostawić innym. Jeszcze jedna kwestia, która jest niewątpliwie bardzo ważna. Tak trochę odbiorcy mogą mieć poczucie, że uciekamy od tematu samego Bieńkowskiego. To są po prostu takie ważne kwestie, które też już dla wprawnego oka widać też w konkretnych książkach, jak to pisze, jak to ma jakiś stosunek właśnie do tak zwanego tła dziejów, wydarzeń, kontekstów. Ale jeszcze w pana wstępie zauważyłem, że miał pan jeszcze możliwość korzystania z archiwów rosyjskich. I tu moje pytanie, czy było łatwo uzyskać ten dostęp, czy nie, bo znam historię chociażby profesora Szumiły, który opowiadał, że pewne dokumenty, pisząc książkę o Zambrowskim, zresztą polecam Państwu książkę wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, znakomita książka, znakomita biografia Zambrowskiego, no mówił, że przed 2010 łatwiej mu było pewne dokumenty jeszcze z czasów Kominternu obejrzeć niż po 2010 roku, gdzie już mu tych dokumentów nie udostępniano. To znaczy, muszę powiedzieć, że moje doświadczenia z archiwami rosyjskimi były takie, że potem uznałem, że kolejny temat badawczy, którym będę się zajmował, nie będzie wymagał odwiedzin w rosyjskich archiwach. Dlaczego? To znaczy, wydaje mi się, że jakby my jako polscy historycy nie doceniamy tego, co już mamy. I potem w zderzeniu właśnie z archiwami rosyjskimi okazuje się, że to, co dla nas jest czymś oczywistym, tam wcale takie nie jest. No i muszę powiedzieć, że dla mnie to były przede wszystkim problemy logistyczne, no bo kwerenda była, bo to robiłem w ramach grantu, kwerenda była zaplanowana na pewien okres czasu, były na to pieniądze i po prostu nie mogłem przekroczyć ponad to, a na miejscu się okazywało, że na przykład czeka się półtorej tygodnia na jakieś dokumenty, co po prostu byłoby dla mnie niemożliwe. No, mogę to powiedzieć wprost, na wszelki wypadek byłem przygotowany na tego typu scenariusze i posiadałem zapasy ptasiego mleczka, które dawałem archiwistom i dzięki temu to się po prostu wszystko przyspieszało. Natomiast na przykład no, nie skorzystałem ze wszystkich dokumentów, które chciałem, bo chciałem na przykład obejrzeć akta Adama Szafa, no, bo żeby też zrozumieć takie szersze postrzeganie rewizjonizmu przez Sowietów, ich na przykład nie otrzymałem, tak. Ale odmówiono panu, czy... Rzekomo były w konserwacji, no ale jak się dopytywałem, no ale to, że być może na chwilę chociaż, albo jakiś termin może mi wskażą, kiedy skończą, no to pozostawiono mnie bez odpowiedzi na to pytanie, więc ogólnie rzecz biorąc... Niemcy często niemieckie archiwa często w takiej sytuacji używają formuły, że zniszczone w trakcie wojny. No one akurat takie nie były. Natomiast udało mi się skorzystać z innych akt, właśnie z akt Gomułki, chociażby Staszewskiego, żeby właśnie obudować cały ten kontekst, w którym Bieńkowski korzystał, no ale tam właśnie takich informacji, które dawałyby jakieś nowe światło na jego działalność, nie było. Natomiast za tym wszystkim kryje się jedno podstawowe pytanie, jakby czy te akta są niezbędne do opisywania współczesnej historii Polski, czy też historii postaci, które rządziły Polską w okresie PRL-u. Moim zdaniem to nie jest być może jakieś złote runo, natomiast one na pewno są ważne i nie można powiedzieć, że zrozumiało się na przykład czyjeś losy jakiegoś ważnego działacza partyjnego, nie wiem, Kliszki, Gomułki bez zajrzenia do tych dokumentów. To jest absolutnie wykluczone.
No dobrze, a z jakich w takim razie, z jakiej mozaiki, z jakich obrazków, z jakich fragmentów układał pan portret Bieńkowskiego? Czy to były relacje, jeśli materiały źródłowe, to jakiego typu? Żeby nie zanudzać teraz państwa, mógłbym się wymienić, że zajrzałem do archiwum takiego, takiego, zespół taki i taki, to było bardzo istotne. No, powiem tak, Bieńkowski jako człowiek urodzony na początku XX wieku siłą rzeczy uniemożliwiało mi to rozmawianie z ludźmi, którzy byli jego rówieśnikami, bo ci ludzie po prostu umarli. I dlatego też to o tym piszę w książce. Jest wiele takich fragmentów, w których zadawałem sobie różnego pytania, jak coś mogło wyglądać, jak to mogło być odbierane i nie byłem w stanie po prostu udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo takiej wiedzy nie miałem, a w dokumentach jej nie było. Natomiast udało mi się na przykład porozmawiać z panem Jarosławem Abramowym Newerlem, który znał Bieńkowskiego jeszcze w okresie wojny. I to naprawdę była bardzo ważna rozmowa, bo on no jest naprawdę człowiekiem obdarzonym fenomenalną pamięcią, świetnie operuje słowem, więc on jakby opowiadał mi o żywym Bieńkowskim z roku 1942, tak? Więc to było coś, co było dla mnie bardzo, bardzo istotne, bo pozwalało mi zrozumieć po prostu człowieka, jak on się w ogóle odnajdował, tak, w tym on taki niepokorny duch, pełen jakiegoś tam opozycyjności do narzucania mu własnego zdania, jak on się w tym skoszarowanym ruchu, podziemnym ruchu komunistycznym odnajdował, więc to było istotne, natomiast ta książka na pewno byłaby dalece bardziej uboga, gdyby nie zapiski jego żony, Flory Bieńkowskiej, liczące kilka tysięcy kart, które są w tej chwili przechowywane w dziale rękopisów Biblioteki Narodowej. One dawały wgląd, no nie tylko w oczywiście jakąś tam dynamikę życia małżeńskiego, chociaż to życie prywatne Bieńkowskiego też opisuje, ale dawały właśnie wgląd jakby w ewolucję rozumowania. To jest raz, a dwa, jest tam parę naprawdę świetnych fragmentów, w których Flora Bieńkowska, pisarka zresztą, opisuje na przykład stosunki panujące w elicie władzy w roku 56-57. Tak? Jest na przykład taki fragment, w którym praktycznie po powrocie ze spotkania u Gomułki opisuje, jak to spotkanie wyglądało. To chyba był styczeń 57 roku. No i ona takich słów używa, że spotkali się tutaj wodzowie polskiej rewolucji. Kliszko, Bieńkowski i Gomułka. No i ona myślała, że oni będą prowadzili jakieś państwowotwórcze rozmowy, że to będzie jakaś burza mózgów, no bo jest kluczowy moment w historii Polski, a tu się okazuje, że Gomułka pali papierosa, a Bieńkowski z Kliszką głupio się gapią w telewizor i boją się w ogóle cokolwiek do niego powiedzieć, tak? To jest po prostu fenomenalny fragment, w którym już widać jakby tą rysę charakterologiczną Gomułki i to, że nawet dla ludzi z najbliższego otoczenia on już był jakby niedostępny, tak? Znaczy oni nie byli mu równi, tak? Nie byli w stanie jakby z nim nawiązać takiego kontaktu, który dla człowieka, który jakoś się interesuje polityką, powinien w takiej sytuacji nastąpić, tak? Że jakaś swobodna wymiana zdań, wymiana opinii, nie. I tu jest bardzo charakterystyczna konkluzja tego opisu. Bieńkowska napisała, boję się, tak? Więc jakby widać bardzo szybkie opadanie tego entuzjazmu, który właśnie wśród tych ludzi, których uważamy za wyrazicieli tego socjalizmu z ludzką twarzą w październiku 56 roku, jak ten entuzjazm bardzo szybko w nich opadł. No i a cała reszta źródeł to ja mogę podsumować bardzo, bardzo krótko. Są to źródła, które jakoś odnosiły się do instytucjonalnej działalności Bieńkowskiego i takich różnych aktywności, w których on po prostu pozostawiał swój ślad. Oraz takich źródeł, które jakoś tą jego aktywność bardzo często w nieprzychylny sposób próbowały uchwycić. Mówię tutaj oczywiście o aktach esbeckich lub też czy wcześniej ubeckich. No, tak więc miałem o tyle szczęście, że faktycznie byłem w stanie na podstawie tych źródeł spojrzeć na człowieka z jednej strony właśnie jako takiego polityka, czyli jakby polityk jako jakiś tam aktywny podmiot, który podejmuje decyzje, coś z tych decyzji
wynika. Z drugiej strony ten polityk ma swoich wrogów, a z trzeciej strony właśnie on jako człowiek prywatny opisywany przez żonę. Więc generalnie był to dla biografa, można powiedzieć, pewien komfort, tak, którego nie wszyscy biografowie na pewno są w stanie doświadczyć. Teraz pan doktor Bartłomiej Kapica był po prostu człowiekiem skromnym, ponieważ jeszcze pan jedną rzecz zrobił, która w książce jest widoczna. Pan czytał Bieńkowskiego i pan go też próbuje interpretować z tego, co on sam pisał. Chociażby to już się zaczyna od momentu, kiedy istniało na Uniwersytecie Warszawskim koło polonistów, z którym był związany Bieńkowski, z grupą Quadriga, z grupą poetycką. I nawet pan doktor analizuje takie, można powiedzieć, traktaty literackie, eseistyczne Bieńkowskiego z tego okresu. Tak, no muszę powiedzieć, że to był taki fragment, który był dla mnie chyba najbardziej taką pracą detektywistyczną. To znaczy ja odkrywałem coś, o czym wcześniej wiedziałem w tylko mglisty sposób. Znaczy ja wiedziałem tylko to, że on jakoś tam się obracał w latach 20. i 30. w kręgu poetów Quadrigi. To była moja wiedza, z którą przystępowałem do badań nad Bieńkowskim i co się okazało. Okazało się, że on był dosyć ważną postacią. Nazywano go teoretykiem, bo nie było oczywiście poetą, natomiast on starał się opracować jakiś taki spójny program ideologiczny, tak to nazwijmy, kwadrygantów, czyli poetów, którzy za cel postawili sobie przekształcenie rzeczywistości tak, żeby ona była w stanie spełniać warunki sprawiedliwości społecznej. Już nie będę tutaj wchodził w całą taką ideologiczną późniejszą nadbudowę, bo wśród nich na przykład był Mieczysław Wibrowski, który potem próbował opowiadać o tym, że to byli marksiści, że on już w latach 20. i 30. walczył o lepszą Polskę i lepsze jutro. Natomiast Bieńkowski no faktycznie starał się, żeby ta poezja była czymś więcej niż tylko taką opowiastką. Oczywiście to były, można powiedzieć, mrzonki, natomiast to jest bardzo ważne dla zrozumienia tego, no właśnie, jakby zjawiska bohemy artystycznej, tak? Znaczy i takiego środowiska, w którym partia komunistyczna miała wpływy, czy generalnie komuniści mieli wpływy, natomiast oni jakby wprost do komunizmu się nie odwoływali. Zresztą to jest zresztą kolejna jakby taka aktywność, która była nie do końca spójna, no bo z kolei wśród kwadrygantów mieliśmy chociażby poetę Władysława Sebyłę, który jak najbardziej komunistą nie był, on był ofiarą zresztą komunizmu, został przez Sowietów zamordowany w Katyniu. W ogóle też znowu jest taka bardzo symboliczna scena ze stycznia bodajże 1945 roku, kiedy żona Sebyły, Sabina Sebyłowa, która zresztą wtedy jeszcze nie wiedziała oczywiście, że Sebyła został zamordowany przez Sowietów, obserwuje Bieńkowskiego na takim podejście władców Nowej Polski i widać ten sceptycyzm. Tak? Ona bardzo źle to odebrała. Znaczy, dla niej właśnie to było, no, to była zdrada, tak? Znaczy, że jakby walka przedwojenna, sprawiedliwość społeczną, a komunizm to są dwie różne rzeczy. Tak? No dobrze. Tak chodzimy trochę wokół Bieńkowskiego. Czasami dotykamy jego życia, jego biografii. Ale jeszcze o jego myśli mam nadzieję, że tak porozmawiamy, bo to troszkę odbiłem, natomiast... I teraz tak już chciałbym, żebyśmy bardziej się temu Bieńkowskiemu przyjrzeli. To są wszystko bardzo ważne sprawy też, proszę Państwa, z tego powodu, dlatego tak bardzo doceniam książkę pana doktora Bartłomieja Kapicy, że mam czasami takie wrażenie, nie obrażając rzecz jasna nikogo, że polski antykomunizm trochę wisi w próżni, bo my nie wiemy do kogo i do czego się odnosimy. I dzięki między innymi książkom, tej książce konkretnie pana doktora, znowu możemy się przyjrzeć, z kim obcujemy, z kim mamy do czynienia i do czego my się tak naprawdę odnosimy. To jest bardzo ważne, to jest naprawdę bardzo ważne, bo ja mam takie poczucie, że bardzo długo polski antykomunizm bazował na pewnej retoryce, moralistyce, ale nie było przedmiotu zbadanego, do którego on się tak naprawdę odnosił. Może zespół wydarzeń, ale nie było ludzi.
na szczęście polską biografistykę, polską historię zaludniają ludzi, biografie pisane przez młodych ludzi, którzy tego systemu w ogóle nie znali, jak mnie mam. Wygląda mi pan na człowieka, który raczej nie pamięta aury z filmów Stanisława Barei na ulicach warszawskich, nie tylko. Mam prosto jedno wspomnienie jako dziecko, tam dwu albo trzyletnie, czyli rok 88 albo 89, stałem z mamą przed sklepem mięsnym w kolejce. To jest moje doświadczenie komunizmu. No dobrze. Z czego wyrastała tak naprawdę ta lewicowość Bieńkowskiego? Ona nie była wcale tak popularna. Znaczy, z jednej strony była, ale na pewno komunizowanie nie było popularne w Polsce międzywojennej, przedwojennej, chociaż to jeszcze jest człowiek urodzony w tak zwanym Królestwie Polskim, czyli w Łodzi. Czy ta Łódź, którą znamy głównie z Reymonta i z ekranizacji Wajdy, była rzeczywiście miastem, które skłaniało ku lewicowości? Tak, to znaczy Łódź w okresie, w którym Bieńkowski, można powiedzieć, wchodził w okres takiego świadomego życia, czyli okres edukacji takiej właśnie szkolnej, była miastem ogromnych kontrastów. On sam wywodził się z robotniczej rodziny. Jednocześnie jego ojciec oczywiście już był jakoś tam zaangażowany w działalność SDKPiL-u, więc przekazywał swojemu synowi pewien bagaż ideologiczny. Tam są takie wspomnienia, w których Bieńkowski mówi o tym, jak to ojciec go uświadamiał politycznie i też ideologicznie. Natomiast trzeba z całym przekonaniem powiedzieć, że to, co młody Bieńkowski w tamtym czasie w Łodzi widział, było takim właśnie pretekstem, czy też jakby powodem, dla którego można zrozumieć, dlaczego takie radykalne metody walki z biedą znajdowały u niego posłuch. Chociaż tutaj mogę tylko pokrótce powiedzieć, on potem próbował mitologizować swoją rolę, że od zawsze był marksistą, zawsze chciał przeprowadzać rewolucję. To tak nie do końca był taki czas, w którym trochę ciążył w kierunku PPS-u, no ale właśnie stwierdził, że PPS to był za mało radykalny, że to, co PPS proponował. A z drugiej strony, jak pan opisuje takiego jego szkolnego mistrza, profesora Lorenza, to można powiedzieć takie bardzo klasyczne wychowanie. Tak, i to jest właśnie bardzo... Bardzo dobra szkoła. Tak, i to jest zresztą bardzo ważny kontekst. Profesor Lorenz był delegatem bodajże Okręgu Łódzkiego w okresie II wojny światowej do spraw oświaty. I on został zamordowany przez Niemców. Więc to pokazuje, że no właśnie ta ścieżka Bieńkowskiego, ona nie była zdeterminowana. Tak? Znaczy, to był też jego wybór. Tak? Więc jakby komunizm nie był jedynym sposobem na uporanie się z tymi niesprawiedliwościami, o których mówiłem. Natomiast jakby co tutaj jest ważne w kontekście dojrzewania może, tak, takiego politycznego, no to, że Bieńkowski jakby, można powiedzieć, dojrzał jakby w pewną, nie wiem, taką podstawę w marksizmie do tego, że on jednak może być czymś, co jest w stanie tą biedę lat 20. i 30. odesłać w niebyt. Musimy też pamiętać o tym, że to przecież był okres wielkiego kryzysu, tak? Więc marksizm, który dawał gotowe jakby recepturki na rozwiązanie tych problemów dla młodych ludzi, dla których nie było jakby ścieżek bezpośredniego awansu społecznego, no wydawał się być jakimś, powiedzmy, w ich oczywiście założeniu czymś, co usprawiedliwiało ich działanie, tak? Czyli oni uważali, że w takich warunkach oni nie są w stanie jakby zrealizować swojego potencjału, nie posiadali odpowiednich koneksji, żeby piąć się po drabinie społecznej. W związku z tym Marcin, który obiecywał te drabiny społeczne całkowicie zniszczyć, no wydawał mi się być czymś jakby usprawiedliwionym. Natomiast, no właśnie, no to było takie trochę igranie z beczką prochu i
I to widać doskonale potem już w okresie wojennym w Lwowie, kiedy Binkowski, właśnie ten przedstawiciel bohemy artystycznej, teoretyk, tak, nagle znajduje się w sowieckiej rzeczywistości, no i okazuje się, że to wygląda całkowicie inaczej. On oczywiście po latach twierdził, że on to wszystko wiedział, tak, że to go w ogóle nie zaskoczyło. No ja jestem jak najbardziej sceptyczny wobec tego. Na podstawie tych materiałów, które mamy, widać, że on się źle w tej lwowskiej rzeczywistości odnalazł. Ale to, bo tu jeszcze jedna taka rzecz z tego, co pan mówi, częściowo z tego, co pan pisze, chociaż pan tego tak wprost nie ujmuje, wynika, że to zainteresowanie lewicowością, czy raczej komunizmem, wynikało z faktu, że po prostu Binkowski był człowiekiem, nie był człowiekiem majętnym, wręcz był biedny, bo pan pisze o tym okresie studiów w Warszawie, kiedy on po dwóch, zdaje się, latach przerywa szkołę na 3 lata, idzie do wojska tylko dlatego, że po prostu nie stać go na utrzymanie, na bycie owym studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, dokładnie tak. Zresztą w tym jego kręgu artystycznym pójście do wojska właśnie z jednej strony było postrzegane jako rodzaj zniewolenia, no bo trzeba się poddać dyscyplinie i hierarchii. Z drugiej strony wojsko dawało wikty i opierunek, można było przetrwać, tak? I to jest właśnie też interesujące w kontekście tego, w jaki sposób komuniści od strony politycznej próbowali zdyskontować tego typu rzeczy. Widać to chociażby po okresie aktywności OMS Życie, czyli tak de facto komunistycznej przybudówki na Uniwersytecie Warszawskim, w której Binkowski się udzielał, gdzie po prostu dostrzeżono, że odwoływanie się właśnie do działań, jak oni to nazywali, antyopłatowych, jest po prostu politycznie opłacalne, tak? Bo po prostu te opłaty na uniwersytecie były na tyle duże, że studenci z niezamożnych rodzin, tacy jak Binkowski, nie byli w stanie ich po prostu uiszczać na bieżąco i mieli problem po prostu z utrzymaniem się na studiach. Ja to widziałem chociażby po teżce Binkowskiego, która jest w archiwum UW, gdzie co chwilę są właśnie wezwania do zapłaty, że on zalegał po prostu z uiszczaniem tych opłat na czas. No i to była po prostu taka bardzo pragmatyczna pożywka dla komunistycznych haseł. A z drugiej strony ten komunizm wówczas, co warto przypomnieć, jest nielegalny, jest uważany za ideologię i doktrynę antypaństwową, rozpracowuje komunistów, najbardziej tych znaczących, polska defensywa. No właśnie, i jaka jest ta droga Binkowskiego do komunizmu, także w tym kontekście? Opisuję. Tak. To znaczy, ona jest taka, że Binkowski jakimś cudem przez służby zajmujące się działalnością wywrotową odnotowany nie był. Co ciekawe, znalazłem w archiwum ślady zainteresowania takimi osobami jak właśnie Janusz Kowalewski, który w tym czasie był jego najbliższym przyjacielem, z którym działał właśnie w podziemnej w młodzieżówce komunistycznej. Natomiast samym Binkowskim się nie interesowali. Ba, tam jest właśnie taki dokument nawet wojskowy z końca lat 30., w którym opisano go po prostu jako, że on ideowo i ideologicznie jest w porządku. Tak? To pokazuje, że to państwo chyba nie do końca jakby orientowało się, czym Binkowski się zajmuje. No i jednocześnie trzeba wspomnieć o tym, że z tego powodu, że on członkiem KPP nie był, no to nie brał jakby udziału w takich bezpośrednich jakichś działaniach organizacyjnych, tak? On zresztą sam potem uznawał, że on się do tego nie nadawał, że on nie był gotowy, żeby iść do więzienia, czyli nie był po prostu w stanie... Może uniknął też dzięki temu śmierci. No tak, tak, no to jest jeden... Mam to na myśli 37 rok. Tak, tak, chociaż ja podejrzewam, że nawet jak on by się zaangażował do KPP, no to nie byłby w stanie zajść tak wysoko, żeby po prostu ta kosa moskiewska go dosięgła, tak więc... Natomiast widać bardzo, bardzo wyraźnie, że on po prostu ten komunizm trochę traktował jako taką właśnie, znaczy nie chcę powiedzieć intelektualną zabawę, no ale jako coś, co ma dla niego przede wszystkim właśnie wymiar ideowy, a mniej taki wymiar praktyczny, tak? No i to wynikało właśnie
przede wszystkim z tych ograniczeń charakterologicznych, o których wspomniałem, że on źle się po prostu był w stanie odnaleźć w miejscach, w których po prostu panowała hierarchia, dyscyplina i konieczność podporządkowania się. No dobrze. I teraz takie pytanie, które rodzi się, jak się patrzy na tą strukturę etniczną KPP. Mam tu na myśli to, co Jeff Schatz ujął w swojej książce Pokolenie, książka, która została wydana, jest dostępna w Polsce, co prawda dystrybucja ma taką bardzo ograniczoną, ale jak wejdą Państwo na stronę Żydowskiego Instytutu Historycznego, to książka chyba ciągle jest do kupienia. Książka Schatza Pokolenie, czyli książka o tych wszystkich osobach, które no właśnie były pochodzenia żydowskiego, a zaangażowały się bardzo czynnie w działalność partii komunistycznej, wybrały komunizm jako nową, no właśnie, ideę, wiarę. Jak on na tle tego pokolenia, jakby pan go umiejscowił? Czyli tych wszystkich, których my nazywamy tak stereotypowo trochę, temu też się przyglądał pojęciu profesor Mirosław Szymiło, żydokomunu. No to jest bardzo interesująca kwestia, dlatego że pomimo tego, że Bieńkowski z żydowskiego pochodzenia nie był. Też, no właśnie, że to też na nim ciążyło, że on nie był z tej grupy, z której byli grupy tamci towarzysze, jak Hilary Mintz, czy jak Jakub Berman, czy Luna Brystygierowa. Czy to potem na jego karierze w jakiś sposób zaważyło? Tak, że to miało ogromny wpływ na jego karierę, zaraz do tego przejdę, natomiast jakby tu trzeba wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że w takim bardzo ogólnym, czasami wręcz stereotypowym wyobrażeniu uważamy właśnie tak zwaną żydokomunę za po prostu ludzi bardzo ideowych, jakoś tam intelektualnie wyrobionych, w kontrze do tak zwanych chamów, tak, czy też po prostu takich działaczy partyjnych, którzy po prostu tak, ten dyskurs parli, ustawił parli, tak, do, Jedlicki w pewnym momencie. Tak, tak, do stanowisk. A Bieńkowski taki nie był. To był właśnie ideowy komunista, ale nie w takim sensie, że on po prostu odczytał się gdzieś jakiś broszurek Lenina, Stalina czy też Marksa, tylko on no, faktycznie był po prostu oczytanym, jak na warunki partyjne, no, intelektualistą. O tym to trzeba to powiedzieć pan wprost. Doktor Bartłomiej Kapica doskonale w książce pokazuje. Natomiast jakby, jakie to miało przełożenie na jego karierę partyjną? No takie, że on mimo wszystko ciążył ku działaczom, których on uważał za realistów, tak? A takim realistą był jego zdaniem Gomułka. Śmiał się zresztą właśnie z części ideologów partyjnych, uważając ich za oderwanych od ziemi, za osoby, które budowały, jak on to uznawał, komunizm na Księżycu, a nie na ziemi. Natomiast Gomułka w jego mniemaniu był właśnie takim realistą politycznym, który wiedział, jakie są cele i jak do nich dojść, i jednocześnie w realistyczny sposób te cele stawiał. Więc to jakby o tyle zaważyło też na jego późniejszej karierze, że on był kompletnie od Gomułki zależny. Znaczy, jeżeli Gomułka był u władzy, to Bieńkowski szedł do góry razem z nim. Jeżeli Gomułka tą władzę tracił, mówię tutaj o roku 1948, to Bieńkowski razem z Gomułką był z tego piedestału strącany. No i razem z Gomułką był zresztą oskarżony o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, tak zwane, i był uważany za ideologa Gomułki wręcz, tak? Jak to zostało określone w jednym z dokumentów, to była szyja, która kręciła głową Gomułki. On się oczywiście odżegnywał w tamtym czasie od tego, no bo to był zarzut, który mógł go skończyć się śmiercią. Tak, którym po prostu mógł go kosztować bardzo dużo. Natomiast trzeba o tym wyraźnie powiedzieć, że on z tej całej grupy Gomułki wyszedł generalnie z jak najmniejszym uszczerbkiem, tak? Znaczy nie torturowano go, nie aresztowano, zatrzymano, mogę użyć takiego słowa, na niespełna tydzień. Wzięto go po prostu do gmachu MBP i tam spisywał
swoje wspomnienia, tak to zostało zatytułowane, i po prostu udzielał informacji na pytania oficera śledczego, po czym go po prostu wypuszczono. Więc można powiedzieć, że obeszli się z nim bardzo, bardzo łagodnie, chociaż on był przekonany, że to była już tylko kwestia czasu, kiedy oni po prostu by się zabrali za niego w znacznie bardziej radykalny sposób. I tak jeszcze, a propos, no właśnie, jak już jestem przy tym temacie, że jego pozycja była zależna od realisty Gomułki, no to właśnie tu się trochę przeliczył po roku 56. On uważał, że realista Gomułka właśnie jakby zrozumie konsekwencje wprowadzenia religii do szkół, czego zresztą sam Pińkowski był wielkim orędownikiem i z czego jest zapamiętany. A dlaczego był orędownikiem? Tylko przypomnijmy. On uważał, że religia i Kościół katolicki są po prostu nieodłączną cechą narodu polskiego. Są cechą kultury polskiej i wszelkie próby administracyjnego czy też siłowego rugowania jej z życia społecznego doprowadzą po prostu, po pierwsze, do antagonizacji społeczeństwa, a po drugie do demoralizacji społeczeństwa, przez co partia komunistyczna zostanie się wyobcowana i nie będzie w stanie realizować można powiedzieć, swoich interesów gospodarczo-ekonomicznych, bo to jest jakby bardzo ważny element w całym rozumowaniu Mikulskiego. On uważał, że faktycznie komunizm jest lepszym systemem od kapitalizmu, również w kontekście produkcji, że komunizm jest w stanie przynieść lepsze zaopatrzenie w towary pierwszej potrzeby na przykład. No i nagle się okazało, że tak nie jest. No to Pińkowski zaczął właśnie drążyć ten temat. No i uważał właśnie, że ta demoralizacja, o której mówię, no jest jednym właśnie, jest jedną z tego przyczyn, tak? Więc jakby dopuszczenie religii do szkół było po prostu niezbędnym elementem wytworzenia więzi pomiędzy państwem, partią a społeczeństwem. No i okazało się, że Gomułka miał inne zdanie na ten temat. I to była tak naprawdę oś sporu główna pomiędzy Gomułką a Bieńkowskim, która doprowadziła do jego dymisji ze stanowiska ministra oświaty w 1959 roku. Więc w jego mniemaniu tu Gomułka już realistą nie był, tak? Realista powinien był po prostu zostawić tą religię w szkołach i najwyżej potem, jak zmieni się świadomość społeczna, no to zadziałać odpowiednio. Ale broń Boże, nie siłą, nie działaniami administracyjnymi. No dobrze, takim zawsze okresem najtrudniejszym w opisie chyba w ogóle tego wszystkiego, co się działo z komunistami, pomimo ogromnej historiografii PRL-owskiej, jest ten okres wojenny. Z przyczyn oczywistych komuniści nie mogli całej prawdy napisać, no bo musieliby napisać o 17 września 1939 roku, tym wszystkim, co się działo także z ziemiami naszymi wschodnimi, które po decyzji Stalina, za zgodą aliantów, tak zwanych od Teheranu, było wiadomo, że do Polski przynależeć nie będą, z Lwowem Wilnem na czele. Co się dzieje właśnie z Bieńkowskim w tym okresie 39-45? Ja bardzo lubię historię opowiadaną przez Jakuba Bermana w książce Torańskiej Oni. On tak fantastycznie, był chyba tylko jedynym człowiekiem żyjącym wówczas, który był tak wysoko przy władzy, czy też przy Stalinie, że widział, jak po prostu powstawała ta partia komunistyczna, czy raczej była reaktywowana, jak tworzono ten rząd polski, potem w Lublinie, Chełmie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko Berman Teresie Torańskiej rzeczywiście wyjawiał. Ile tam jest elementów związanych tam z jego racjonalizacją, samousprawiedliwieniem, to jest zupełnie inna kwestia, ale to jest kapitalna historia. Historia, której trudno było przeczytać z oficjalnych podręczników. My znamy takie wyrywki znowu tej historii, bo znowu tej takiej całościowej monografii brakuje na temat tego okresu. To jest trochę historia z pogranicza właśnie służb specjalnych, gangów politycznych, bo mamy zabójstwa przecież komunistów warszawskich.
Pan wspominał o okresie, kiedy był na Białorusi, Bieńkowski, potem we Lwowie. W pewnym momencie on wraca do kraju. Od 1942 roku, jak dobrze pamiętam z pana książki, jest już w kraju. A ta sytuacja, jak opisuje Berman, komunistów w kraju, jest szczególnie trudna. Dlaczego? No, odpowiedź jak zwykle jest bardzo prosta, ale można ją obudować odpowiednią ilością właściwych informacji. Znaczy komuniści byli po prostu mniejszością. Nikt komunizmu w Polsce nie chciał. Nie mieli żadnego poparcia społecznego. No i to był właśnie problem. Znaczy jak zbudować legitymizację dla nowej władzy, dla tej władzy, która ma nastąpić po pokonaniu Niemiec. No, Bieńkowski miał tutaj zdanie takie, że taka władza jest w stanie wyprodukować, czy też otrzymać prawdziwą, oddolną legitymizację. I uważał, że właśnie działania Gomułki, który montował właśnie taki front stronnic lewicowych, są w stanie właśnie taką legitymizację dać. No i trzeba powiedzieć, że to było oczywiście robione troszkę w kontrze do tego, w jaki sposób na przykład taki Bierut sobie to wyobrażał. No bo to też właśnie był jeden z takich momentów, który potem zaważył w jakiś sposób na późniejszych losach Bieńkowskiego. Znaczy on się skonfliktował z Bierutem w pewnym momencie. Według Bieńkowskiego Bierut miał powiedzieć tam, po co w ogóle robić ten KRN, te wszystkie ugrupowania, spróbować jakoś zebrać pod jednym sztandarem, przyjdą Sowieci i nam dadzą władzę, tak? Bieńkowski się z tym nie zgadzał, właśnie w trakcie spotkań tak zwanej centralnej redakcji z Bieruta się śmiał, tam w końcu doszło do różnego rodzaju sesji i skończyło się to w taki sposób, że Bierut został odwołany z funkcji tak zwanego łącznika z centralną redakcją i został zastąpiony przez Gomułkę, co oczywiście Bieńkowskiemu odpowiadało. Natomiast właśnie to pokazywało to, że no właśnie, jakby te usilne dążenia komunistów do po prostu znalezienia jakiegoś oparcia dla tej władzy, którą zamierzali po wojnie przejąć. Natomiast Bieńkowski, o czym trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że znaczy on tutaj samej jakiejś własnej, samodzielnej pozycji politycznej nie miał. On był znowu całkowicie zależny od Gomułki i mało tego, to powodowało, że był postrzegany jako po prostu taki outsider i nie był po prostu dopuszczany do tajemnic partyjnych, czy też tak zwanego tajnego oblicza PPR, jak to określił Aleksander Kowalski, jego ówczesny zwierzchnik z Komitetu Warszawskiego PPR. Władek to był taki anarchista, on to właściwie w naszych oczach to w ogóle nie był komunista. Na zasadzie, że jemu nie można było do końca ufać. No i to właśnie widać bardzo wyraźnie, kiedy właśnie... Może był w oczach tych komunistów za miękki na przykład do twardej lub mokrej roboty? Być może, to znaczy to jest oczywiście inne też pytanie o odpowiedzialność, tak? Znaczy, ale to na pewno jeszcze o tym porozmawiamy. Czy komunista, który tylko mówi, ale nie zatwierdza wyroków, nie zabija, jest jakby równie odpowiedzialny, tak, za efekty tego. O tym jeszcze oczywiście porozmawiamy, natomiast no tak, to znaczy on miał po prostu problem z taką dyscypliną. To o czym już mówiłem. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że przychodził jakiś łącznik, który z partyjnym nakazem, a Bieńkowski sobie z niego drwił, tak? No bo ten łącznik używał takiej wyuczonej partyjnej retoryki. Tak więc po prostu... No i to kolejna jakby rzecz, bardzo, bardzo istotna rzecz, że to nie był jakby człowiek, który był... znany Sowietom, tak? To znaczy on jakby nie miał tego pierwiastka, który powodował, że Sowieci, nie wiem, no posiadali jakieś informacje na jego temat i byli w stanie mu chociaż w jakimś minimalnym stopniu zaufać. I to widać chociażby po tej teczce, która jest w Moskwie. Pierwsza informacja na temat Bieńkowskiego to jest jesień 1944 roku, skrawek papieru,
że gdzieś tam pod Warszawą odnalazł się Władek, redaktor Głosu Warszawy. Oni w ogóle nie wiedzieli, kto to jest. Dopiero wtedy zaczęły spływać różne informacje, że Pieńkowski to taki właśnie ten człowiek od Gomułki, redaktor Głosu Warszawy, że tutaj działał w PPR-ze. Natomiast w jesieniu 1944 roku to był dla nich człowiek kompletnie nieznany. No dobrze, a jak, bo pan już to powiedział wielokrotnie, jego kariera była sprzężona z karierą Gomułki, więc w jaki sposób panowie się poznali? No Gomułka, stary, wytrawny działacz KPP, jak legenda głosiła, związany z żoną żydowskiego pochodzenia, co go bardziej uwiarygodniało w oczach współbraci z KPP, no bo to już było takie, można powiedzieć, bractwo nieomalże przed wojną. W jaki sposób człowiek dosyć inteligentny, lotny, no bo jednak jak się sięga do jego eseistyki wydawanej przez Giedroycia, no to nie był człowiek ograniczony umysłowo czy tępy, wręcz przeciwnie. On potrafił bardzo dobrze uzasadniać swoje poglądy. Nawet jeżeli one były błędne, to też potrafił o tym dosyć ciekawie, inteligentnie mówić. To nie był taki typowy partyjniak ze szkoły partyjnej, z zestawem właśnie grepsów, takim, jak uczono, nie wiem, w Kominternie, tylko to już był, no, intelektualista. Lewicowy, komunizujący, ale intelektualista. Dogaduje się z takim człowiekiem jak Gomułka, który miał na pewno wiele pozytywnych cech, no, ale nie był człowiekiem wykształconym. Trochę jak... Znaczy, no dobra, nie będę szukał i upraszał przez jakieś porównania czy metafory. Tutaj odpowiedź kryje się w takim haśle, który Binkowski parę razy ogłosił. Znaczy, trzeba łączyć teorię z praktyką. I jakby w domyśle, w tym tandemie Binkowski odpowiedział za teorię, a Gomułka za praktykę. Znaczy, on po prostu uznawał, że Gomułka właśnie jako ten realista polityczny jest w stanie tą jego teorię działania w skuteczny sposób wcielić w życie. No i dwa, że no Gomułka, no właśnie, był też takim jego protektorem, tak? No na przykład to widzimy o tym w trakcie tego sporu w centralnej redakcji, o którym powiedziałem. Tam Gomułka wziął stronę Binkowskiego i Binkowski wiedział, że po prostu jakby będąc lojalnym wobec Gomułki, no to on jest jakby bezpieczny, tak? Tak długo jak Gomułka ma coś do powiedzenia, a on jest mu lojalny, no to on może działać, tak? No, natomiast i to właśnie widać bardzo wyraźnie na przykład w trakcie powstania warszawskiego, kiedy Binkowski bez Gomułki musi działać na własną rękę. I on się waha, tak? On się boi, on nie wie, co ma robić. Próbuje lepić znowu jakiś tam froncik takich mikroskopijnych organizacji, to się nazywało Powstańcze Porozumienie Demokratyczne, bez żadnego znaczenia. Natomiast, jak dobrze wiemy, dla komunistów nie fakty, ale fakty propagandowe mają znaczenie. I on się potem bał. Znaczy, czy mu tego właśnie nie wyciągnął, że działał na własną rękę, że wbrew linii partii. Więc jakby stracił tutaj tego praktycznego przewodnika. Tak, tak więc i to jest też bardzo ciekawy taki rys charakterologiczny, tak? Że ten niepokorny Binkowski, który zawsze ma własne zdanie, nagle się okazuje, że jednak nie do końca jakby był pewny siebie, tak? Znaczy jak nie czuł tej opiekuńczej ręki Gomułki w takich chwilach, no to troszkę tracił grunt pod nogami, nie wiedział, co ma robić, tak? Więc to pokazuje, że ten Gomułka był mu po prostu niezbędny do bycia tego, kim był, tak? Czyli tym działaczem, który jakby był nieortodoksyjny, mógł wyrazić swoje zdanie. No i no ale to właśnie to zaczęło wszystko pękać pod koniec lat 50., a lata 60. no to już jest ostateczny rozbrat pomiędzy oboma panami. Włącznie z tym, że Binkowski po prostu pisał listy do Gomułki, gdzie właśnie punktował, co jest źle w kraju i jaka jest za to odpowiedzialność Gomułki. No to już było tak wyraźne pęknięcie, że te stosunki pomiędzy nimi dwoma zostały całkowicie zerwane. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego okresu, który wiąże się z tak zwanym wyzwoleniem, czyli z 1945 rokiem, z instalacją władzy ludowej, tak zwanej, znowu.
i okresem tak zwanej Polski Ludowej, czyli tym okresem takim najbardziej mrocznym do momentu rozprawy właśnie z Gomułką, co już pan powiedział, co mniej więcej się działo z Bieńkowskim. Oczywiście przede wszystkim odsyłam państwa do książki, lektura obowiązkowa dla tych wszystkich, którzy się interesują okresem, a także biografistyką, a także po prostu dziejami najnowszymi Polski. Bo to jest okres, gdzie instaluje się ta władza sowiecka w sposób, no delikatnie mówiąc, brutalny, z dużym wsparciem Moskwy i funkcjonariuszy sowieckich, co również w wywiadzie, o którym mówiłem, co mogę przywołać, co sam Berman podkreśla w rozmowie z Tarańską otwarcie. Co prawda mówi to już po lat 80., więc ma większą odwagę. Wcześniej by tego nie powiedział, wcześniej pewnie by udawał, że tego nie widzi, albo widział, wiedział i to aprobował. Czyli przyjeżdża do każdego resortu, jak mówi Berman, doradca sowiecki, który ma wgląd w kadry przede wszystkim, ale też kontroluje czy nadzoruje bardzo konkretne decyzje zainstalowanej władzy w Polsce z namaszczenia Stalina. Gdzie się wtedy sytuuje, jak się rozwija wtedy, gdzie się wtedy w ogóle sytuuje w tym środowisku Władysław Bieńkowski? Okres krwawy, krew się leje. Ludzie giną, są mordowani. No, Bieńkowski spełnia rolę przydzieloną, zaakceptowaną przez niego samego, po prostu takiego propagandowego frontmana. Oczywiście tuż po wojnie jest wiceministrem oświaty, czyli ma jakby funkcję rzekomo państwową, natomiast on ją wykonywał, że powiedzieć, z pełnym namaszczeniem partyjnym, czyli zajął się po prostu dostosowaniem oświaty polskiej do wymagań komunistów, tak żeby ona była po prostu w stanie produkować takich obywateli, których komuniści sobie życzyli. To wszystko było oczywiście obudowane całą narracją, taką opowieścią, że to jest uludowienie szkół, przywrócenie ludu na należne mu miejsce, że właśnie szkolnictwo wyższe też zostanie uludowione, natomiast jakby cele polityczne były tutaj oczywiste i Bieńkowski był ich po prostu wykonawcą, chociaż znowu widać ten rys charakterologiczny, o którym wcześniej wspominałem, to znaczy on się dobrze czuł w momencie, w którym no właśnie jakby był w tej partii, ale w sumie takich jakichś bezpośrednich nadzorców nie miał, tak, bo był taki moment tuż po instalacji nowej władzy, gdzie tam był taki zespół partyjny, który miał się oświatą zajmować i on w teorii Bieńkowskiego nadzorował, no ale ten nadzór był dość iluzoryczny. No to Bieńkowski wtedy kwit, tak? Natomiast w momencie, w którym pojawił się Marian Spychalski, jego zresztą były kolega ze szkolnej ławy z Łodzi. Jeszcze z Łodzi, tak. Tak, no to dochodziło do różnego rodzaju spięć, tak? Panowie się bardzo nie lubili, nie dogadywali się. Bo Bieńkowski właśnie źle znosił po prostu posiadanie bezpośredniego zwierzchnika innego niż Gomułka w tamtym czasie. Natomiast właśnie jak już mówimy o właśnie tym krwawym okresie, no to Bieńkowski, trzeba to powiedzieć wprost, jako propagandista, również poseł do KRN-u, no, ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za usprawiedliwianie prześladowania PSL-u, tak? I ta retoryka była retoryką, pomimo mojego oczywiście jakiegoś tam, nie wiem, dystansu, no to muszę powiedzieć, że to była haniebna retoryka, to było porównywanie Mikołajczyka, posłów PSL-u i PSL-u do hitlerowców, że oni spełniają interesy właśnie nazistowskie, niemieckie, że jest to krwawa reakcja oczywiście, że odpowiadają tu cytat za bandy leśne, tak? To znaczy, plus jest taki cytacik z jego wystąpienia w trakcie KRN-u, sesji KRN-u, gdzie on mówi, że niech się obywatele z PSL-u nie dziwią, że bezpieczeństwo jest jakie jest, bo po to ono zostało powołane, tak? Więc Bieńkowski może powiedzieć, że był po prostu takimi ustami usprawiedliwiającymi
systemową przemoc, którą komuniści czyli stosowali. Wiedział, co działo się chociażby w katowniach na Rakowieckiej. Podejrzewam, że tak. Podejrzewam. Oczywiście nie posiadam takich źródeł, natomiast jakby jego umiejscowienie w aparacie wiedzy, aparacie władzy, no jest jednoznaczne, tak? Ja nie wierzę, że tego typu informacje do niego nie docierały. On oczywiście o tym nigdy nie wspominał, nie ma tego w żadnych jego wspomnieniach, iż właśnie, że zresztą też jest bardzo, bardzo interesujące, jak spojrzymy na to, w jaki sposób te wspomnienia były produkowane. To są zapisy rozmów pod koniec lat 80. z Bronisławem i Eleonorą Systkami, czyli partyjnymi historykami, których w sumie to interesowało to, jak to się stało, że taki wspaniały człowiek odszedł od partii. To jest jakby główny motyw przewodni tych wspomnień. Natomiast nie ma tam takich pytań, które odnosiłyby się po prostu do tego realnego wymiaru istnienia systemu komunistycznego, czyli przemocy, pogardy, no i właśnie jakby wkomponowania tych dwóch elementów w strukturę państwową. No ale właśnie to, o czym pan powiedział, wkrótce w Binkowskiego uderzyło i to jest też taki bardzo... Departament 10 tak, Departament działa, Józef Światło przychodzi po Władysława Gomułkę i co się dzieje? No właśnie i to jest właśnie też bardzo, bardzo ciekawy fragment, bo widać, jest taka dyskusja tuż po Szklarskiej Porębie w 1947 roku, gdzie Binkowski mówi tak, wszystko, właściwa linia, będziemy się tego trzymać. Pół roku później zostaje ofiarą tej właściwej linii. No i co się dzieje? No dzieje się to, że Binkowski próbuje oczywiście się jakoś adaptować do tej sytuacji. Pisze różnego rodzaju listy do Romkowskiego, których próbuje się usprawiedliwiać, że on nie wiedział, że to w sumie była wina Gomułki, że on chciał dobrze, no ale nie wyszło, a więc on jest w stanie jakby oczywiście ponieść odpowiedzialność za te błędy, no ale liczy, że partia dostrzeże to. No, generalnie składał samokrytykę. Natomiast co jest tutaj istotne i co kładzie jakby kłam późniejszym twierdzeniom Gomułki, Binkowski informatorem Romkowskiego nie był. Znaczy te informacje, które on dawał, no to były informacje, które były doskonale znane. A po drugie, Binkowski miał też taki właśnie rys umysłowy, że on mało szczegółowo pamiętał. I to nie jest jakby gra z jego strony, ale on uważał, że jego interesują problemy, a nie ludzie. I to widać właśnie bardzo, bardzo wyraźnie w trakcie tych protokołów, tych rozmów, czy też przesłuchań z funkcjonariuszami Departamentu 10 MBP, gdzie oni się go pytają o różne takie rzeczy personalne, które ich interesują. On tam udziela jakieś informacje, natomiast to nie są informacje, które dla nich, które oni by oczekiwali, że on niego usłyszą. No i on się zasłania, tylko tyle pamiętam i mówię, to akurat nie była gra, faktycznie jakby nawet to widać na takim nagraniu, które syn Binkowskiego w latach 80. nagrał ze swoim ojcem, to jest 11 godzin właśnie takiej rozmowy i faktycznie on w taki sposób jakby pamiętał, tak funkcjonował jego umysł, że on bardzo szeroko opisywał różne problemy, natomiast kiedy syn pytał się, no ale kiedy, kto, jak, no to mówił, no nie, no ja tego nie pamiętam, bo w sumie to dla mnie nie jest interesujące. Tak? Więc możemy się domyśleć, że no w jakiś tam względzie no było to dla funkcjonariuszy Departamentu 10 rozczarowujące, natomiast Gomułka, że tak powiem, wiedział swoje. On potem uważał już w latach 70., że Binkowski się go zaparł właśnie w okresie odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego i że go zdradził, no i że on dowiódł swojej nielojalności. No, i tak, i nie. To mówię, jak zwalał część winy na niego, natomiast na pewno nie dostarczał takich informacji śledczym, które oni od niego chcieli usłyszeć. Trochę tak przeskoczymy, ale też to jest istotne, żeby pokazać ten szczyt na pewno w tej hierarchii partyjnej, rządowej, chociaż to głównie rządziła partia, a nie rząd w tamtym okresie. Zresztą to jest w ogóle cecha chyba też współczesności, że rządzą bardziej partie niż rządy. No i jednak zostaje tym ministrem oświaty.
U pana też w książce pojawia się taki fragment, że takie rzeczy natury administracyjnej lubił, czy wręcz spychał na swojego głównie zastępcę wiceministra Michała Godleckiego, że wszystko, co dotyczyło właśnie biurokracji, pewnej takiej szczegółowości, że on to od siebie odpychał, on załatwiał znowu problemy, a od szczegółów byli jego zastępcy. No ale jednak jest to szczyt jego kariery. Z drugiej strony, on już od połowy lat 50. nawiąże się z klubem Krzywego Koła, czyli z tą grupą, która potem będzie nazywana grupą rewizjonistów. Czy to już następuje jego pęknięcie, że ten komunizm, z tym komunizmem jest coś nie tak? Na pewno jest to słuszny trop. Natomiast chciałbym jeszcze właśnie zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na to, że jakby to ująć. Znaczy, to był człowiek, który realizował się, kiedy mógł perorować, kiedy mógł mówić, kiedy mógł politycznie działać. No i taka praca administracyjna, on uważał, że ona go ogranicza. I są chociażby właśnie skargi składane w ambasadzie sowieckiej w Warszawie przez różnego rodzaju średniego czy też niskiego nawet szczebla działaczy ruchu młodzieżowego, chociażby po roku 56, którzy o tym mówią, że, no, że Binkowski to w ogóle spraw Ministerstwa Oświatowych nie załatwia, że w ogóle go w pracy nie ma, tylko łazi gdzieś tam i się wyżywa w dyskusjach politycznych. No i właśnie ten klub Krzywego Koła właśnie pełnił taki erzas dla niego. Tak? Znaczy on, jak po wojnie mógł chodzić na zebrania właśnie jakieś zebrania inteligencji gdzieś tam na Pradze, gdzie albo spotkania z działaczami katolickimi, gdzie on wchodził na tą trybunę, tak? I opowiadał, bo był bardzo dobrym retorem, o tym musimy pamiętać. Zresztą ta sprawa operacyjnego rozpracowania potem w latach 60. na 70. Założona, miała kryptonim orator, tak? Z oczywistych względów odnosiła się do jego popisów oratorskich. Natomiast właśnie po tym roku 56, no to już okazuje się, że no właśnie, on musi jakby wykonywać konkretną, nudną pracę. Ta praca go w ogóle nie ciągnie, nie interesuje, on woli właśnie chodzić, rozmawiać, przekonywać, no po prostu to był taki typ człowieka. No i te różnego rodzaju właśnie kluby, czy też Klub Krzywego Koła, czy też Towarzystwo Kultury Moralnej, gdzie Binkowski się udzielał, właśnie pełniły rolę takiego właśnie erzacu tych dyskusji, tych wystąpień. No i też w pewnym sensie one były dla niego takim trochę sposobem na, no takim wentylem bezpieczeństwa, tak? W tym sensie, że te jego wystąpienia takie właśnie bardzo dosadne były coraz gorzej odbierane przez Gomułkę, przez jego najbliższe otoczenie, no to w związku z tym, no on to musiał gdzieś robić, więc po prostu chodził, tak, po tych miejscach i potem padały właśnie takie stwierdzenia z widowni właśnie, gdzie on tam się popisywał, krytykował oczywiście i nagle ktoś wstawał i mówił, że no Binkowski ma rację, my też chcielibyśmy to powiedzieć, ale my nie mamy takich umocowań, tak? On może jeszcze, a my nie, no bo on jednak w tym systemie władzy jest jeszcze kimś, tak? Natomiast właśnie przekładało się to na to, o czym pan wspomniał, czyli na to rozczarowanie komunizmem jako takim, tak? Czy tam tak zwanym realnym socjalizmem. No, to, o czym wcześniej wspominałem, że ten realny socjalizm miał dawać jakby po prostu pewien awans cywilizacyjny, okazało się to być wszystko mrzonką. Komunizm miał problem ze spełnianiem podstawowych... Polityka niedoborów. To się tak, jest. Dokładnie. Podstawowych po prostu zadań, jakie każdy system ekonomiczny powinien wobec ludności spełniać. No i Binkowski starał się właśnie to zrozumieć systemowo to raz, no ale dwa też właśnie opisywał różnego rodzaju sytuacje takie konkretne. Stąd właśnie ten jego cykl
Podróże po Polsce, który był w Przeglądzie Kulturalnym zamieszczany, potem co zostało zdjęte, gdzie on właśnie znowu mógł się wyżywać, tak? Natomiast miał faktycznie problem z takim konsekwentnym, cierpliwym, administracyjnym działaniem i tak samo było zresztą w tej Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, gdzie został przeniesiony po zdjęciu z stołka ministra oświaty, że po prostu nie przychodził na te zebrania. On się potem usprawiedliwiał, że oni jego w ogóle nie zapraszali, ale jak to jego żona zapisała w dzienniku, jemu to pasuje, tak? On tam w ogóle nie musi chodzić. On woli się wyżywać w dyskusjach. No i to potem właśnie w latach 60. będzie miało bardzo, bardzo ciekawy taki, bardzo ciekawy wymiar, gdyż Binkowski po prostu utrzymywał kontakty na pograniczu takiego świata właśnie nauki, kultury z bardzo ciekawymi ludźmi, a jednocześnie cały czas miał te swoje kontakty partyjne, tak? Gdzieś tam Stefan Staszewski, który mieszkał w tej samej klatce, co on się pojawiał, więc to jest takie bardzo interesujące zderzenie tych dwóch światów w latach 60., tak? Tego świata takiego krytycznego myślenia, tych kontestujących no, jakichś właśnie artystów, tak, działaczy kulturalnych, ale tu również działaczy ruchu studenckiego, tak. Binkowski chociażby poprzez swoje dzieci miał jakby dostęp do informacji z pierwszej ręki na temat tego, co się działo na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, tak, znaczy właśnie Więc mówię, to jest taki bardzo, bardzo interesujący okres, w którym on właśnie już jest jakby de facto poza aparatem władzy, a jednocześnie cały czas posiada te kontakty różnego rodzaju, a jednocześnie też poprzez właśnie różnego rodzaju powiązania personalne utrzymuje kontakty, czy też posiada informacje z ludźmi, którzy mogą mówić o tej rodzącej się dysydencji. No. No właśnie. I tutaj dochodzimy do finału. To znaczy, to nigdy chyba w życiu nie jest tak, poza bardzo gwałtownymi sytuacjami, przemianami, czasami wręcz o charakterze, bym powiedział, nadprzyrodzonym, nie jest tak, że zrywamy ze swoją tożsamością, ze swoją przeszłością w sposób gwałtowny. Nie negujemy tego, co uważaliśmy wcześniej, tylko to z reguły toczy się w jakimś procesie oczywiście ewolucyjnym, gdzie zdarza się w jakimś sensie teoria, na pewno wiedza uzyskiwana z książek, ze świata, połączona z osobistym doświadczeniem, że dojrzewamy na przykład do jakiegoś zwrotu, czasami bardzo radykalnego i drastycznego, ale z reguły, mówię, ma to charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Jak Bieńkowski dojrzewał do tego, no właśnie, zerwania z socjalizmem? Czy to było u niego z kolei tak, że socjalista, tak, wypaczenia nie? Muszę powiedzieć, socjalist tak, wypaczenia nie, ale trawestując właśnie wypowiedź jego żony o Bieńkowskim, który zawsze, nawet zgadzając się, zawsze musiał coś krytykować. Tak, to znaczy tutaj oczywiście jest rok 68, czyli taki moment przełomowy dla wszelkich ludzi zaangażowanych w próby urzeczywistnienia tak zwanego socjalizmu z ludzką twarzą. W przypadku Bieńkowskiego to miało wymiar z jednej strony personalny, bo wokół niego wytworzyła się pustka. Znaczy ci ludzie, którzy byli mu jakoś bliscy i byli żydowskiego pochodzenia, po prostu wyjechali z Polski. Po drugie, z powodu właśnie tych konfliktów z Gomułką i z Kliszką, jego kontakty partyjne uległy zerwaniu, więc stał się po prostu człowiekiem samotnym. Ale co warto tutaj zaznaczyć, to, że pomimo tego wszystkiego Bieńkowski cały czas liczył, że gdzieś tam jest w stanie, jak on to ujął, ruszyć, tam targać sumieniami tych facetów u góry, tak żeby oni byli w stanie dokonać odpowiednich decyzji politycznych, które jakby doprowadzą socjalizm do tego momentu, w którym on zacznie faktycznie spełniać te wszystkie obietnice, które głosił.
No i można powiedzieć, że on się tego trzymał praktycznie do końca życia, tak? Znaczy w latach 70. oczywiście stracił już całkowicie wszelką wiarę w tak zwany realny socjalizm, natomiast ta idea socjalizmu pojmowanego jako pewien ideał egalitarystyczny, no to ona towarzyszyła mu praktycznie do ostatnich dni życia. Jest tego książeczka Zrozumieć społeczeństwo, gdzie on po prostu pisze, że socjalizm właśnie taki urzeczywistniony w Europie Środkowo-Wschodniej, w Związku Sowieckim, oczywiście już jest przeżytkiem, już się chyli ku upadkowi. To jest książka z 1989 roku, tuż przed wyborami kontraktowymi została wydana. Natomiast jakby jako pewien ideał on po prostu został przeszczepiony na przykład do krajów skandynawskich, tak? Więc jakby ten ideał egalitaryzmu, on jest cały czas żywy i powinien po prostu znaleźć ujście w takim jakimś miksie pomiędzy socjalizmem a kapitalizmem. Oczywiście były to pewne próby też ratowania swojej wiary ideologicznej, tak? Znaczy on próbował po prostu pod koniec życia spojrzeć na to, czego dokonał i w co wierzył, w taki sposób, który by tego całkowicie nie przekreślał, no bo był tak naprawdę świadkiem bankructwa swoich młodzieńczych marzeń, tak? On zobaczył, że to, czemu poświęcił całe życie, okazało się być pustką, tak? Znaczy, no, pustką, no mało tego, był to system odpowiedzialny za zbrodnie, z których on już w tamtym czasie sobie doskonale zdawał sprawę. Oczywiście szukał tam sposobów na zinterpretowanie tego odpowiednie, że to był taki wolontaryzm, tak? Że po prostu była pewna grupa działaczy partyjnych, którzy zamiast jakby zrozumieć rzeczywistość, to próbowali ją naginać i z tego powodu właśnie te zbrodnie były popełniane, natomiast on jakby czuł swoją osobistą odpowiedzialność i to moim zdaniem jest też klucz do zrozumienia, dlaczego on wspierał inicjatywy opozycyjne w latach 70. Znaczy on poprzez... Współpracownik KOR-u. Tak, współpracownik KOR-u. To był człowiek, do którego pisali na przykład ludzie pokrzywdzeni po czerwcu 76 roku z prośbą o pomoc i on im tej pomocy udzielał. I to był taki właśnie sposób poprzez takie jednostkowe działanie dla konkretnych ludzi na naprawienie po prostu krzywd systemowych, tak? Znaczy on, widać było, że próbował właśnie tak chyba no, ulżyć swojemu sumieniu, tak to możemy nazwać. To ostatnie pytanie. Może wydać się panu dziwne, czy oryginalne, delikatnie mówiąc. Czy Bieńkowski na tym komunizmie się dorobił? Po prostu, czy był człowiekiem majętnym? Czy był takim człowiekiem, jak wielu działaczy partyjnych, którzy jedno głosili, ale tutaj tam jakaś skromna dacza, tutaj dostęp do ekskluzywnego ośrodka wczasowego dla działaczy partyjnych, bądź poznajomości dla byłych działaczy partyjnych, samochodzik, wczasy zagraniczne, wyjazdy zagraniczne, paszport bezpiecznie schowany w szufladzie. Jak to było w przypadku Bieńkowskiego? Bo to też wiele o człowieku mówi i świadczy. To znaczy, na pewno to nie był człowiek, który był powodowany dążeniem do materialnych zaszczytów. Natomiast w swoim, użyję tutaj neologizmu prime time, na pewno do ubogich nie należał, tak? To był człowiek, który miał do dyspozycji własnego szofera, samochód służbowy, miał gosposie. Są na przykład opisy różnych takich przyjęć, które tam były, że jakiś kawior się pojawiał, tak? No to były wiktuały, które były przecież niedostępne dla szeregu człowieka w PRL-u. Natomiast wraz z przejściem na emeryturę pod koniec lat 60. No uskarżał się już na niedobór po prostu pieniędzy, tak? Bo to jego żona pisała, że co prawda miał emeryturę wiceministra, czyli wcale nie najniższą, natomiast te pieniądze gdzieś
znikały. I chociażby właśnie te zagraniczne wydania jego książek, Motory i hamulce socjalizmu, były na przykład przełożone na język włoski, to pieniądze za te wydania dość mocno zasilały jego budżet. Natomiast, jak mówię, no z punktu widzenia człowieka, który żył w PRL-u, to na pewno był człowiek majętny. Tak? To tutaj to właśnie, zwłaszcza do roku 70, no chociażby różnego rodzaju wakacje, nie wiem, na Krymie na przykład lata 60. No to przecież zwykły człowiek nie mógł sobie pojechać do ośrodka na Krymie i tam wypoczywać. Zresztą jest taki fenomenalny opis w dzienniku jego żony wspólnych wakacji z Oskarem Lange. Właśnie o tym też pisze w książce. Taki świetny case study mentalności właśnie takich działaczy na wyższych szczeblach partyjnych, gdzie jakby to, kto ma za co płacić, staje się elementem jakiegoś tam może nie sporu, bo ona tego nie zwerbalizowała, ale no kością niezgody, tak? Jednocześnie opisuje tą żonę Oskara Lange, że ubrana jest w najlepsze zagraniczne ciuchy, że w ogóle jak tak można, że ona nawet nie jest w stanie płacić za siebie, tak? Więc jest to też taki właśnie wgląd w to, czym ten PRL był, tak? Że on był właśnie takim systemem stałego niedoboru, jednocześnie z różnymi takimi możliwościami dla różnych, które powodowały, że nawet ludzie, którzy mieli być uosobieniem tego systemu, posiadali taką mentalność drobnego cwaniaczka, tak? Albo inny przykład, gdzie on opisuje, że jest jesień 56 roku, atmosfera moralnej odbudowy, moralnego uniesienia, że teraz zbudujemy prawdziwy socjalizm bez właśnie złodziejstwa, bez sklepów ze żółtymi firankami, a tu Kliszko tapetuje sobie mieszkanie, używając tapet z przydziału dla Ministerstwa Sprawiedliwości, bo był wtedy ministrem sprawiedliwości, tak? I jak to tak jest, tak? Że to w ogóle, tu nie chodzi w ogóle o żaden komunizm, to są jej słowa, tylko po prostu o przywileje. Więc znowu, no po prostu fenomenalne takie obserwacje tego, jaka była mentalność właśnie władców Polski Ludowej. I mi się na przykład marzy powstanie takiej książki. PIF niedawno wydał to trzytomową, nie mogę sobie teraz przypomnieć tytułu, o rewolucji rosyjskiej, w sensie jak zmieniała się mentalność jakby władców Rosji bolszewickiej po rewolucji. I właśnie autor jakby pokazuje... Sleskina, zdaje się. Tak. Też mi teraz tytuł uleciał z góry. Tak, i właśnie autor pokazuje właśnie na podstawie właśnie mentalności ludzi, dlaczego ten system był skazany na upadek. I tutaj właśnie też widać dokładnie to samo, że były obietnice świetlanej przyszłości, a nawet ci, którzy mieli być tą awangardą partyjną, jakoś nie potrafili dla tej lepszej przyszłości cierpieć albo poświęcić swoich interesów. Miało być ostatnie pytanie, ale będzie jeszcze jedno, bo jestem ciekaw bardzo pana opinii. Jak pan ocenia twórczość, eseistykę Bieńkowskiego, także to, co zostało wydane przez paryską kulturę? Czy to jest taki rodzaj publicystyki, pisarstwa, który jest zrozumiały i ciekawy, jak się zna głęboki kontekst epoki, czy jest w tym jakaś myśl uniwersalna, że dzisiaj warto książkę przeczytać, którą pan wspomina wielokrotnie? Czy to jest tylko interesujące, nie wiem, dla historyka idei, czy dla historyka epoki, tak jak dla pana? To znaczy, to na pewno jest właśnie interesujące z punktu widzenia historii, właśnie idei, bo tego książki są, on, inaczej, on siebie uważał za socjologa, chociaż przez innych socjologów za socjologa uznawany nie był. Natomiast jakby one pokazują, że jego myślenie jeszcze tkwiło w takich czasach, w których nauka jeszcze nie była taka bardzo szczegółowa. Tak? Znaczy można było w naukowy sposób opisywać świat na bardzo ogólnym poziomie. Tak? I on potem zresztą
stosował taki zarzut wobec socjologów właśnie w latach 60. i 70., no, że oni już wchodzą w takie szczegóły, że w ogóle nie rozumieją całości. No i te książki właśnie Bieńkowskiego, on stara się w nich właśnie jakby odwoływać cały czas do tego systemu, w którym właśnie jeden pisarz był w stanie wyjaśnić no, główne mechanizmy ewolucji świata, tego czym świat jest. Z tego punktu widzenia one oczywiście nie mają w tej chwili takiej wartości, że to jest gotowy produkt, tak, który możemy zastosować dla zrozumienia jakiegoś tam wycinka rzeczywistości. Tak na pewno nie jest. Natomiast wydaje mi się, że one są dosyć ważne, no po pierwsze dla zrozumienia jakby przemian marksizmu generalnie jako takiego, to na pewno. No i dwa, dla badaczy historii PRL, w jaki sposób można było interpretować w jakiś szerszy, z takiej szerszej perspektywy przemiany władzy komunistycznej. Tak to mogę ująć. To znaczy, dlaczego ta władza zmieniała się w taki, a nie inny sposób? I dlaczego jej działania były nieskuteczne. I możemy się tutaj z Bieńkowskim oczywiście nie zgadzać i to nie jest wcale takie trudne, bo tam, gdzie on buduje jakieś dziwne narracje typu, nie wiem, że PRL na przykład, czy też Polska po 56 roku jest jakimś spadkiem po komunizmie wojennym, no to natomiast są tam takie rzeczy, które człowiek, który próbuje zrozumieć historię społeczno-ekonomiczną PRL są po prostu ważne, tak? Czyli na przykład tego całe słynne prawo petryfikacji, no? Znaczy, że dlaczego to, co komitet centralny, czy też pierwszy sekretarz sobie zadecydował, nie było realizowane w terenie, no bo my to wiemy jako badacze PRL-u i Bieńkowski daje nam pewien klucz taki całościowy dla zrozumienia. On oczywiście wszędzie nie będzie pasował, natomiast daje tam jakieś pewne zrozumienie, tak? Dlaczego dochodziło do obstrukcji rozkazów z góry. Przypomnijmy tytuł i rok wydania, ponieważ na szczęście Instytut Literacki spdf-ował wszystkie w zasadzie publikacje, więc jest to, proszę Państwa, w wolnym dostępie. Przepraszam, na stronach instytutliteracki.pl. Motory i hamulce socjalizmu, tak? Motory w roku 69. Wydane. One też miały potem swoją kontynuację pod tytułem Socjologia klęski, czyli dramat Gomułkowskiego 14-lecia. Więc to jest tak naprawdę taki dwupak, w którym Bieńkowski stara się nam objaśnić, dlaczego w PRL-u nie udało się to, co miało się udać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do sięgnięcia po książkę. Autor bardzo ciekawie opowiada, jak słyszeli Państwo, i doskonale pisze. Gratuluję zresztą książki. Bardzo dobra książka, panie doktorze. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję też za rozmowę. Mam nadzieję, że mówiłem na tyle ciekawie, żeby Państwa zachęcić do zapoznania się z książką, gdyż myśl Bieńkowskiego jakby... jak jest w wersji oryginalnej, niekiedy może być trochę mętna, więc jest to też wyzwanie dla opowiadającego, żeby o tym mówić w taki sposób, żeby to było ciekawe. No bo ona u swoich fundamentów ciekawa była, natomiast rolą historyka jest po prostu przedstawienie tego w taki sposób, żeby czytelnik był tym zainteresowany, tak też rozumiem zresztą społeczną rolę humanistyki. Nie piszemy dla samych siebie, piszemy dla ludzi. Tak. I tak jest ta książka napisana, historyk o przekonaniach konserwatywnych, o polskim komunizmie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.